kurwa, wygrałem. Jak babcię kocham, wygrałem. Ale kurwa, gdzie moje maniery? Z tej strony najprestiżowszy w tym momencie człowiek na kontynencie. Moi koledzy z klasztornej mówili, że w finale odpadnę już na początku, ale ja ich wyruchałem. Perfekcyjnie wyruchałem. Nawet sławetny Gaunty Rudy nie dał mi kurwa rady. Nikt nie pokona Temerczyka. Po turnieju zrobiliśmy z Roszem Bibeł Madame Iriny. Zaprosiliśmy Geralta, Lamberta i Barona, bo w towarzystwie rażnie. No i oczywiście zatrudniliśmy parę dziewczyn i Radowida, żeby się nam nie nudziło. Roż robił swój specjał. Za Temerię. Kurwa, jeszcze nigdy nie piłem tak dobrego trunku. W sumie co się dziwić, przecież to jest Made in Temeria. Jestem kurewsko podekscytowany tym, że już dwóch Temerczyków wygrało turniej. To pokazuje, że wola walki w tym kraju jest ogromna. Jestem cholernie dumny z tego, że jestem Temerczykiem i mam nadzieję, że w trzecim sezonie również wygra jakiś Temerczyk lub Temerka. Trzymam za nich wszystkich kciuki. Ja pierdolę. Ale się podjarałem. Padło kulturalne pytanie. Co zrobię z wygraną? No to odpowiem kulturalnie. Zainwestuję ten sajs w pierwszy prestiżowy burdel w Wyzimie o nazwie Wernonek Chytrusek. W końcu spełnię marzenie swojej Rosza. Kurwa, jest w pytę. Kończę już. Mam z Roszem jeszcze jedną małą sprawę do załatwienia z takim jednym gnojkiem. Do zobaczenia w trzecim sezonie, kurwa. Ta Temerię! Co ty, synu?